Mamy takie zadanie. Obwód rombu ABCD jest równy 40, przekątne przecinają się w punkcie S, a jedna z nich ma długość równą 12. Oblicz wartości funkcji trygonometrycznych kątów ostrych trójkąta ASB. Zacznę od tego, że narysuję ten rąb i dopiero potem będziemy wykonywać zadanie. Czyli rysujemy rąb. No może być mniej więcej. Może troszeczkę większe, żeby było widać wszystko. Taki. I teraz policzymy tu różne funkcje, które będą nam potrzebne, ale najpierw sobie zapiszę, że to jest po pierwsze. Zadanie czwarte. Po drugie, nazwę sobie A, B, C, D. Wierzchołki tego rąbu. Powiedziane jest, że obwód jest równy 40. To zapiszę, że obwód jest równy 40. Teraz przypomnę sobie to, że obwód liczy się dodając wszystkie boki, a rąb ma je wszystkie takie same. Czyli tu jest A, tu jest A, tu jest A i tu jest A w rąbie. Czyli A razy 4, bo 4 takie boki, jest równe 40. Jak podzielę przez 4, to otrzymuję, że A jest równe 10 i już sobie mogę to tu zapisać. Przekątne, no to narysujemy przekątne i zobaczymy, co dalej. Przekątne już mam i teraz mogę wpisać jeszcze, że to przekątne przecinają się w punkcie S, to tu dopiszę, że to jest S. I teraz bardzo ważna rzecz to to, że w rąbie przekątne, wszystkie przekątne tutaj przecinają się pod kątem prostym, czyli powstają nam tutaj trójkąty prostokątne, tak? Tutaj nie będę rysowała, że jest trójkąt prostokątny, bo literki S nie będzie widać. No i teraz nas interesuje jeszcze trójkąt ASB, czyli o ten. To jest trójkąt ASB, tak? Co jeszcze wiemy? Wiemy, że jedna z tych przekątnych ma długość równą 12, czyli cała przekątna ma 12. Przekątne się dzielą na pół, czyli tu będzie 6, tu też będzie 6. No i teraz mogę przerysować sobie ten trójkąt. Tu na boku pomocniczy trójkąt zrobimy i wpiszę w nim wszystko, co o nim wiem. Czyli tu będzie S na przykład, niech tu będzie A, niech tu będzie B. Tu jest kąt prosty. Naprzeciwko S-a tu mam A, czyli 10. Tu przy wierzchołku A i S długość jest 6. A tutaj tej długości nie ma. Na boku przedstawiłam taką pomoc, z której będziemy korzystać, czyli wzory na funkcje trygonometryczne, bo jest powiedziane, że mamy obliczyć wartości funkcji trygonometrycznych właśnie naszego tego trójkąta, który tu narysowałam. A więc zaznaczę sobie tak jak tutaj kąt alfa, tu kąt beta i skorzystam z tych właśnie funkcji trygonometrycznych. No i policzę. Ale żeby policzyć, potrzebuję jeszcze tego boku. Nazwę go sobie, że to jest bok B, tak jak tu nazwany. Z czego mogę policzyć? Mogę policzyć stwierdzenia Pitagorasa, czyli 6 do kwadratu przy prostokątna plus druga przy prostokątna, czyli b do kwadratu, daje mi przeciwprostokątną, czyli 10 do kwadratu. 6 do kwadratu, czyli 36, dodać b kwadrat jest równe 10 razy 10, czyli 100. Jak chcę policzyć b kwadrat, zostawiam po tej stronie, a do 100 przekładam 36, ale ze zmianą znaku. Czyli b kwadrat jest równe 64, a więc b jest równe 8. Jak już mam, mogę policzyć w takim razie funkcje trygonometryczne, ponieważ tak jak było powiedziane w tekście, oblicz wartości funkcji trygonometrycznych kątów tego trójkąta, a więc obu kątów. No to sinus alfa. Sinus alfa to a do c, czyli ten bok do tego boku, tak? No to popatrzmy. Ten bok do tego boku, czyli 6 dziesiątych.
Można skrócić, można zostawić. Cosinus alfa to ten do tego, czyli ten tu. A b jest równe 8, czyli to jest 8 dziesiątych. No i zostaje nam tangens alfa jeszcze, jeśli chodzi o kąt alfa. Tangens alfa to ten do tego, czyli 6 do 8. No i jeszcze te funkcje, bo drugiego kąta również, to sinus beta, b do c, ten do tego, czyli 8 do 10. Cosinus beta to a do c, ten do tego, 6 do 10. I tangens beta to b do a, ten do tego, 8 do 6. I to jest koniec zadania czwartego. Przejdziemy do zadania piątego. Wyczyściłam już tablicę i teraz do zadania piątego potrzebny jest nam równoległobok, więc wkleję najpierw równoległobok. Już mam ten równoległobok i mogę zająć się zadaniem. Dany jest równoległobok, którego jedna z przekątnych dzieli go na dwa trójkąty prostokątne. Powiedzmy, że ta przekątna, troszkę krzywa, więc może jednak poprawię ją, dzieli go na dwa trójkąty prostokątne. A więc powiedzmy, że tu i tu mamy trójkąty prostokątne. Oblicz wartości funkcji trygonometrycznych kątów ostrych tych trójkątów. Wiedząc, że boki równoległoboku są odpowiednio równe. No tak jak widać, 5 i 13, czyli przy dłuższym musi być 13, a tu musi być 5. No i teraz jak wykonać to zadanie? Najpierw najlepiej przerysować sobie trójkąt prostokątny. I teraz przy prostokątnej jest 5, czyli przy tej krótszej jest 5, przy przeciwprostokątnej, czyli naprzeciwko kąta prostego jest 13. No i tutaj nie mamy b. Tu dopiszemy kąt alfa, dopiszemy kąt beta. Najłatwiej będzie, jeśli będziecie wpisywali dokładnie tak jak tutaj, chyba że umiecie to robić bez dokładnego tego zapisu. No i proszę bardzo, jak to teraz wykonać? Potrzebne jest nam b, a więc 5 do kwadratu plus b do kwadratu jest równe 13 do kwadratu stwierdzenia Pitagorasa. Przyprostokątne w kwadratach, tak? Dają nam przeciwprostokątne. 5 do kwadratu, czyli 25, dodać b do kwadratu jest równe 169. A więc b do kwadratu to 169 minus 25, co daje nam, że b do kwadratu jest równe 144. W związku z tym b jest równe 12. Skoro mamy b, możemy już liczyć wszystkie nasze funkcje trygonometryczne i mamy. Popatrzmy jeszcze tylko na zadanie. Oblicz wartości funkcji trygonometrycznych kątów ostrych tych trójkątów, czyli możemy sobie spokojnie dopisać, że przy piątce tu jest kąt beta i tu jest kąt alfa. No i liczymy. Sinus alfa to co do czego? A do c to do tego, czyli 5 trzynastych. Cosinus alfa to do tego, czyli 12, bo tu można wpisać 12. 12, oj, pomyliłam się. 12 trzynastych. Tangens alfa to a do b. To do tego, czyli 5 dwunastych. A więc dla tego kąta w tym trójkącie mamy już policzone. Potrzebujemy jeszcze dla kąta beta. No to zróbmy tu. Sinus beta to. Sinus beta to. I popatrzmy. B do C. Czyli B do C to tu. A więc 12 13. Cosinus beta to. To A do C. A do C. Czyli 5 13. I tangens beta to b do a. B do a. 12 do 5.
Jeśli chodzi o zadanie piąte, to wykonaliśmy wszystko, bo mieliśmy policzyć wartości funkcji trygonometrycznych kątów ostrych tych trójkątów. A ponieważ to są dwa identyczne trójkąty, to już wszystko jest policzone. Wyczyszczę tablicę, przejdziemy do zadania szóstego. I zadanie szóste. W trapezie równoramiennym, a więc ja zacznę od narysowania trapezu równoramiennego. Trochę będzie krzywy, bo jak to ja rysuję, to niestety jest z reguły nie tak ładnie, jakbym chciała, ale to nic. W trapezie równoramiennym, czyli tu i tu są identyczne ramiona, powiedzmy, że C. Wysokość jest równa 3. Narysuję sobie wysokość, wiem, że ona ma 3. Tu jest w takim razie kąt prosty. I tutaj ta sama wysokość jest, też jest 3 i tu także jest kąt prosty. Podstawy mają 7 i dolna ma 15, czyli cała dolna 15, czyli tu jest 7 też, bo to jest to samo, a 15 ma mieć cała. One tutaj są dwa identyczne, bo jest to trapez równoramienny, czyli 15 minus 7 to 8, a więc tu musi być 4. I jeszcze tylko sprawdźmy. 4 plus 7 to jest 11 i 4, 15, czyli wszystko w porządku. I mamy obliczyć wartości funkcji trygonometrycznych kąta zawartego między dłuższą podstawą, a dłuższa podstawa to ta, oraz jego ramieniem. Tu jest jego ramię, czyli szukamy w podpunkcie A, szukamy wszystkich funkcji trygonometrycznych dla kąta alfa. No to fajnie byłoby policzyć C, a jest to trójkąt prostokątny tutaj, jak widzicie, czyli 3 kwadrat. Plus 4 kwadrat daje nam c kwadrat, stwierdzenia Pitagorasa. 3 do kwadratu to 9, 4 razy 4, 16, a więc mamy, że c kwadrat to 25, czyli c jest równe 5 lub minus 5, ale my jesteśmy w obrębie naszych trapezów, trapez, czyli bok, a więc boki nie mogą być ujemne, dlatego nie piszemy drugiego rozwiązania. Jak już mamy C gotowe, możemy liczyć z funkcji trygonometrycznych. Weźmiemy sobie albo ten trójkąt, albo ten, bo to są te same trójkąty, czyli tu jest kąt alfa. Będzie nam łatwiej z tego skorzystać. Czyli sinus alfa to A do C, czyli to do tego. A więc 3 piąte. Cosinus alfa będzie B do C, to do tego, czyli to będzie 4 piąte. A tangens alfa to B, A do B, czyli 3 czwarte. I w podpunkcie A sprawdzamy oblicz wartości funkcji trygonometrycznych kąta zawartego między dłuższą podstawą. Koniec. Kąt zawarty między dłuższą podstawą to jest koniec podpunktu A. Teraz podpunkt B. W podpunkcie B zrobię znowu ten rysunek. No powiedzmy, że to jest ten sam rysunek, niekoniecznie wyszedł mi ładnie. Na pewno mamy te same, może tak, te same wysokości, ale też mamy powiedziane, że tym razem mamy policzyć między przekątną. Przekątną, więc ja może na razie cofnę tę wysokość, żeby nam tutaj troszeczkę nie zagmatwała rysunku. Jeszcze raz. Oblicz wartości funkcji trygonometrycznych kąta zawartego między dłuższą podstawą oraz jego przekątną. I teraz dopiero w tej chwili możemy narysować sobie przekątną. No i na przykład ja narysuję tą przekątną o tu. Teraz dopiero dorysuję wysokość, żeby nam to ładnie było widać. Tu jest 3, tu jest kąt prosty, tutaj jest 4, a ten kawałek to jest 7 plus 4, czyli ten jest 11. A więc powstał nam taki trójkąt prostokątny i mamy policzyć między dłuższą podstawą, czyli tym, a jego przekątną, czyli tego kąta szukamy, tak? I teraz mamy ten trójkąt. Fajnie byłoby policzyć sobie, no na przykład jakiś C1, żeby to było inne C niż tutaj było na przykład, tak? Czyli 3 do kwadratu plus 11 do kwadratu równa się jakieś tam C1 do kwadratu, 9 plus 121 równa się C1 do kwadratu, czyli C1 do kwadratu to 130. I możemy w takim razie powiedzieć, że C1 to pierwiastek ze 130. Nie rozłoży się raczej, bo to jest 10 razy 13, to na pewno nic nam tutaj nie da, więc zostaje tak jak jest. I mamy policzyć funkcje trygonometryczne właśnie do tego kąta, czyli sinus
alfa, cosinus alfa i jeszcze tangens alfa. Sinus alfa to. Co do czego? To do tego. Czyli 3 przez pierwiastek ze 130. Nie zostawiamy, tak? Domnażamy, czyli pierwiastek ze 130 razy. Tak? I mamy 3 pierwiastki ze 130 przez 130. No i teraz cosinus alfa to co do czego? To do tego. Czyli to będzie 11 przez pierwiastek ze 130. Identycznie wykonujemy, czyli pozbywamy się niewymierności z mianownika, a więc domnażamy ten sam przez ten sam, czyli 11 pierwiastka ze 130 przez 130. No i tangens, tangens to ten do tego, czyli po prostu 3 jedenaste. Jeśli chodzi o to zadanie, wykonaliśmy już wszystko. Dziękuję bardzo.